Dzień dobry Państwu. Nazywam się Andrzej Rochowski, jestem szefem pediatrii w szpitalu Queen's A. Carlton w Ottawie. Chciałbym dzisiaj z Państwem porozmawiać na temat szczepionki przeciwko COVID-19. Szczepionki przeciwko COVID-19 są bardzo bezpieczne. Te szczepionki zostały, badania nad tymi szczepionkami zaczęły się w latach 70., także to nie są nowe szczepionki. Na sukces tych szczepionek składa się ponad 30 lat badań w laboratoriach i badań klinicznych prowadzonych niedawno na setkach tysięcy ludzi. Wszystkie szczepionki, które w tym momencie są dozwolone w Kanadzie, są przede wszystkim szalenie skuteczne, bo zapobiegają hospitalizacjom i zapobiegają zgonom. Oprócz tego wszystkie te szczepionki są bardzo bezpieczne, dlatego że nie ma z tymi szczepionkami żadnych poważnych skutków ubocznych. Także są to szczepionki bardzo bezpieczne i bardzo efektywne. Więc pomimo tego, że szczepionki, które są zatwierdzone w Kanadzie, są szalenie skuteczne, dopóty nie będziemy zaszczepieni dwoma dawkami, dopóty przynajmniej 70-75% społeczeństwa nie będzie zaszczepione, bardzo ważnym jest to, żeby jednak słuchać zaleceń epidemiologicznych. Dlatego, że pomimo całkowitego zaszczepienia, czy przy połowicznym zaszczepieniu, cały czas istnieje ryzyko albo zakażenia się wirusem i odbycia choroby w sposób lekki, jeśli jest się zaszczepionym raz, a w przypadku całego zaszczepienia zawsze jest ryzyko nabycia choroby bez jakichkolwiek objawów i zakażenia tą chorobą osoby, która jeszcze nie jest zaszczepiona. Także bardzo ważnym jest to, ażeby cały czas, dopóty nie jesteśmy zaszczepieni dwoma dawkami i dopóty nie ma więcej jak 75% zaszczepionych ludzi w Kanadzie, jest bardzo ważne, żeby cały czas jeszcze słuchać zaleceń epidemiologicznych, czyli nosić maseczki, starać się nie kontaktować ze sobą. Jednym z dużych lęków przeciwko szczepieniom są skutki uboczne. I trzeba tutaj powiedzieć, że w przypadku szczepionek przeciwko COVID-19 skutki uboczne istnieją, ale są albo rzadkie, albo bardzo klinicznie małe. Większość pacjentów nie ma żadnych skutków ubocznych. Pewna grupa pacjentów boli ją ręka, może być też wystąpić gorączka, może być też słabość, natomiast nie są to jakieś bardzo poważne skutki uboczne i przede wszystkim są to skutki uboczne, które w żaden sposób nie porównują się do choroby. Choroba jest bardzo poważna, a skutki uboczne przeciwko tych szczepionek są naprawdę minimalne. Pandemia koronawirusa jest niewątpliwie największą pandemią, jaką mieliśmy od grypy hiszpańskiej. Koronawirus jest szalenie niebezpieczny, szczególnie w przypadku tych nowych mutacji, które mamy teraz. Ta choroba, którą mamy teraz, jest zupełnie inną chorobą, którą mieliśmy rok temu. Dzisiaj chorują na koronawirus wszyscy, i młodzi, i starsi. Przebieg kliniczny tej choroby jest o wiele, wiele gorszy, a poza tym ci, którzy wyzdrowieją, mają o wiele większe prawdopodobieństwo tak zwanego długiego COVID-u. Także mamy do czynienia z bardzo poważną, śmiertelną chorobą w wielu przypadkach i mamy przeciwko niej wspaniałe szczepionki, które naprawdę działają. I jedyny sposób, w jakim możemy wyjść z tej pandemii, jedyny sposób, za pomocą którego możemy myśleć o tym, że nasze życie
powróci do tego, co było, do takiego, jakie było przed pandemią, jest przez szczepionki. Dlatego naprawdę bardzo ważnym jest się zaszczepić. Skutki uboczne są minimalne, a będziemy z tego wszyscy w przyszłości wynosili szalone korzyści i powrócimy do normalnego życia.